Starość nie radość, trzeba już dbać o cerę. Lifting, botox, te sprawy. No co, dostałem od koleżanki z pracy z kolei maseczkę. W tym rejonie, nie wiem z jakiego powodu, ale jest bardzo dużo domów w takim specyficznym stylu, mianowicie dach konkretnie tych domów jest zrobiony w takim specyficznym stylu, których nie widziałem w sumie w żadnej innej okolicy jeszcze, w jakiej było mi okazję przebywać w Japonii. Takie zwieńczenie, zwłaszcza ta górna część dachu jest taka niestandardowa. Będzie trzeba to sprawdzić i zrobić investigation. Piękna okolica. W tym klifie znajduje się bardzo, bardzo stary tunel, który został wyryty ręcznie przez mnichów buddyjskich. Wyrycie tego tunelu ręczną metodą oczywiście zajęło im zaledwie 30 lat. Chodźmy zobaczyć z bliska, jak to wygląda ta ręczna robota. Looks impressive, isn't it? Did you read about this? It took him 30 years to make this tunnel, that monk. Yeah, by hand. Yeah. Maybe we can stop here? Yeah, I think so. Teraz przejedziemy tunel raz jeszcze, żeby zobaczyć z drugiej strony. Podobno z tej strony wygląda lepiej. Czerwone światło i teraz będziemy musieli 3 minuty zaczekać tutaj. Okej, więc idziemy teraz w drugą stronę. Generalnie okolica jest nieprawdopodobnie piękna. Teraz jest dźwięk generalnie słaby, więc nie wiem, czy puszczę ten dźwięk, ale zobaczcie na to. O, jak to pięknie wygląda. No jakby nie było tych siatek, to nie byłoby możliwe przejazd tędy, bo kamienie spadają cały czas. To jest... No tunel bardzo piękny, warto przejechać tędy na 100%. Jestem w szoku totalnym, że nie znałem tego miejsca. I o dziwo, to ja zajmuję się poszukiwaniem tych miejsc i wydawało mi się, że zaznaczyłem na mapie wszystkie ciekawe, warte odwiedzenia miejsca w Oita, a jest ich naprawdę sporo, ale nie, okazuje się, że to Miko znalazła to miejsce. W tym rejonie bardzo blisko siebie jest kilka miejsc, prawdopodobnie nie zdążymy wszystkich dzisiaj odwiedzić, ponieważ jest to dosyć daleko, około 2 godzin jazdy górskimi drogami od Oity i jest już trochę późno, mam jeszcze inne plany, ale... Wow, jestem pod wrażeniem. O, pająki jesienne już się pokazują.
Powiem szczerze, że nie chciałbym być tu w okolicy w przypadku nawet najmniejszego trzęsienia ziemi, gdyż spójrzcie na te skały tam u góry. Przecież one trzymają się ledwo co. Jakieś wstrząsy lekkie nawet prawdopodobnie oznaczają totalny spadek tych wszystkich tutaj, obsunięcie się tych wszystkich skał. Oprócz tego dużego tunelu, którym właśnie przed chwilą przejechaliśmy, okazuje się, że mnich wydłubał Olso. Często mi się zdarza już ostatnio to miksowanie języków. Okazuje się, że mnich wydłubał Olso również drugi, mniejszy tutaj tunel jeszcze podziemny, czyli przewidział już, to był wizjoner, przewidział, że może powstać kiedyś metro i jako pierwszy zapoczątkował tunel, ale jakie echo tu jest, wchodzimy i koka, nieźle tu jest w tym tunelu. Na pewno to są niezłe pająki. Nice. Spójrzcie, tu na ścianach widać typowo ręczną robotę, ponieważ oczywiście powierzchnie nie są równe, nie są wygładzone, tylko tu wszędzie, gdzie uderzał jakimś tam dłutem czy czymkolwiek, on to tutaj sobie ten tunel wydłubywał. Czyli tu jest taki tunel pomocniczy dodatkowy. No to dziwo. Nie było tu jakichś dużych pająków. Jestem szczerze mówiąc zaskoczony. Spodziewałem się, że tu jakieś pająki 3-metrowe będą w tym tunelu. A tu nic, już tam na drzewie było o wiele większe. Aha, i z tunelu wychodzimy tutaj na nadbrzeg rzeki. A tutaj jest na górze, tam na górze przebiega tunel właściwy, ten główny. Kurczę, no za późno wyjechaliśmy oczywiście, popełniłem zasadniczy błąd, bo powinienem tu przyjechać sam generalnie. Moja żona niestety, nawet mimo że zapowiedziała mi, że wstaję wcześniej, bo chciała sama jechać dzisiaj gdzieś. No to i tak wyjechaliśmy z dwugodzinnym poślizgiem, czyli właśnie ten brakujący czas. O, zauważyłem tutaj jakąś szczelinę. Warta zapuszczenia tam kamery. Zobaczmy, co tu się dzieje w środku. W tym konkretnie miejscu ta skała robi największe wrażenie, ponieważ prawdopodobnie film tego nie oddaje, ale to wygląda tak, że tutaj ta skała biegnie tak jakby w głąb, później jest mocne wcięcie i ta górna część tak wystaje, taki nawis troszeczkę jakby. I nie dziwi mnie to, że wszędzie tam są siatki zabezpieczające, ponieważ na pewno małe kawałki spadają, ale też wygląda to generalnie tak, jakby ta górna część miała tu spaść za chwilę. Nie będę całego tunela do końca przechodził już w tym momencie, bo przejechaliśmy go. Mam go, zobaczyliście go już przed chwilą z samochodu. Ale tutaj kawałek przejdziemy jeszcze. Miejsce odfajkowane, ruszamy dalej. Za mną pan mnich wydłubujący tunel.
Wygląda wyśmienicie. Zabieramy się do jedzenia. Już samo to mięso kurczaka od razu widać, że jest mega świeże. Taki przyjemny zestaw. Ryż, kurczak, trochę surówki, jakieś zupa miso i taka kiszonka. 800 jenów. Apiakuje. 800 jenów taki zestaw. Ok, do zobaczenia. Kolejnym miejscem w tym rejonie, w zasadzie to głównym miejscem, to jest świątynia pochodząca z XIV wieku, która jest na szczycie tej góry. Tu pająk właśnie wciąga lunch, my już po. Są dwie opcje, można wejść na górę oczywiście, albo wjechać takim wyciągiem krzesełkowym jak dla narciarzy. Troszkę jesteśmy zmęczeni dzisiaj, więc chyba wjedziemy po prostu. Podobno wygląda spektakularnie ta świątynia i ta góra i wszystko co tutaj z tym związane miejscem. Owoce kaki. Pamiętacie jak ten czas szybko leci? Dopiero wydaje mi się, że przed chwilą wam opowiadałem o owocach kaki w poprzedniej jesieni, a tu już mamy następną. Wyciąg krzesełkowy. Babcia siedzi. No, kumka, dajcie, rupie, no, nie? Ano, stano, czołkuje,